Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No i mimo tego, że lokacja jest naprawdę bardzo malownicza, to po prostu trzeba iść dalej, bo nic tutaj więcej nie ma. A tu widziałem jakieś przejście w jaskinie, właśnie, o, proszę bardzo, tunel wydrążony w skalę. Chyba tutaj trzeba się udać. Tylko wiesz, inna lokacja, czy... nie, chyba cały czas ten sam rewir, ale pewnie tam gdzieś jest bezdenna dziura. więc pewnie normalnie bym się tutaj nie mógł dostać, choć w sumie kto wie. Z nosem wpatrzonym w ziemię, czy będzie stały grunt pod nogami, mógłbym spróbować przejść, ale pewnie w którymś momencie po prostu jest taki krótki etap, gdzie nie można po prostu przejść dalej. Jedna wielka dziura i tyle. Ale okej, ktoś tu? Z kim mógłbym zawalczyć? Ewentualnie moment. A teraz widzicie, muszę patrzeć w dół, czy to nie wdepnę przypadkiem w dziurę. Jest za dużo duszyczek. Też wydaje mi się, że tam ktoś pływa. Albo skały jakieś leżą. O, widzicie, tu już jest dziura z prawej strony. I to już widać. O, dobra, to tutaj mogę jeszcze spokojnie chyba. No, no po wystających kamieniach na pewno. O, ej, jakby co gdzieś schodkami. Mogę się udać. Ale mimo wszystko wyciągnięta tarcza. Jest i ognisko! Jak miło, jak przyjemnie, jak fajnie! Okej, dobra, ale wiecie co? Póki co jeszcze pójdziemy bez siadania przy tym ognisku. Ważne, że jest rozpalone. Nie chcę, żeby przeciwnicy się zrespawnowali. O, wrota. A, otwórzmy sobie, a czemu nie? A hoj, przygodo! Inny symbol na drzwiach. Shit. Czemu? Ja ich nie mogę... No właśnie, mogę ich namierzyć. Czołgające się zombiaki. Ło, które nie padają nawet po najmocniejszym moim uderzeniu mieczem. No to troszeczkę słabo. I mówię tutaj pod kątem mojego miecza. I nawet dużo zabierają. Ej, no co jest, co jest? Czemu jesteście tacy potężni? Jaki jest wasz sekret? Czyżby życie cały czas na brzuchu tak wpływało na ludzką kondycję? Nie no, nie będę tego sprawdzał. Nie zacznę nagle pełzać przez całe swoje życie. No dobra, moment, coś tam było. Dalej, tam było jakieś przejście po prostu. Dobra, może za chwilę. O, ktoś tu się kręci również. Dobra, zobaczmy. Aha, dobra, jeżeli nie będzie więcej czołgających się zombiaków, powinniśmy dać radę, ale przypominam, mam 37 tysięcy i właściwie nie wiem, czemu idę dalej. Zwłaszcza, że tam widzę jakiegoś większego przeciwnika, który może mnie dziabnąć. Nie, sorry. Racjonalne granie, wracamy do Majuli. Ale to może zróbmy teleportem. Nie traćmy czasu. No dobra, dobra, jesteśmy tylko w co teraz zainwestować, a w ogóle moment. Czy mi wystarczy? Potrzebuję 40 tysięcy, a mam 37, ale spokojnie mamy w naszym ekwipunku jakieś duszyczki, których możemy użyć. Mamy na przykład o taką oto duszą. Dużą. Duszę dzielnego bohatera. Ile ona da? Powinna chyba 5 tysięcy, z tego co pamiętam, tak? A dokładnie, Piechol, dokładnie. I mamy też duszę lustrzanego rycerza i demona pieśni. To oczywiście zaraz do skrzyneczki schowamy. Tylko czy użyć więcej? Nie, na razie nie potrzebuję. Jeden poziom tylko będę mógł sobie podnieść. Nic więcej. No, until the hope. Wreszcie coś się zmieniło w jej gadce, to zauważyłem ostatnio, ale spokojnie, bo przewinęłem wam teraz, niepotrzebnie właśnie, to następnym razem ją zostawię. Co mi daje zręczność? Niewiele, co... O kurde, adaptacja kompletnie nic nie daje, oprócz dwóch punktów życia. No nie wiem, no kurde, inteligencja, cholera, będziemy magiem, na sam koniec się okaże. Magiem w jednej z cięższych zbroi, no też powiedzmy średnio ciężkich. A dobra, pogadajmy jeszcze raz. Bearer of the curse. I will always be at your side. Haha, czyli uznaję, że już mi dobrze idzie. Until hope has fully withered. No, czyli wreszcie zauważyła, że naprawdę już daleko zabrnąłem. Dobra, no to teraz czwarte ognisko w tamtej lokacji, które zwało się jak? Moment, moment. Wieża umarłych. Oh shit. Nie, dobra. Będzie ciekawie, oj, będzie ciekawie. Co ja mam na umarłych? Ej, faktycznie, na zombiaki zawsze dobrze działał ogień, więc... Trzeba by nie sprawdzić, ale moment, tutaj były drzwi jeszcze przecież, nie? Oj, mogę się zaskoczyć, się zabiję. Fuh, na szczęście nie. Ale dobra, po kamyszkach, nie chcę tam się gdzieś wpieprzyć, no więc tędy, dokładnie. I tu w prawo, i tu nie było nikogo, kto mógłby mi... zmącić tą podróż. Okej, ale za cholerę zamknięte po prostu. Albo coś. Jednak nie, uwaga. Przygotować się. O cholera, wiele plam krwi.
Dobra. Zasięgnijmy wiedzy z czyjejś śmierci. Ej, czyżby po prostu winda jakaś? Przed nami? Dobra, koleś poszedł i spadł. Aha, czyli po prostu może windę sobie przywołał. Należycie. Ktoś tu jest? Kogoś mogę namierzyć? Coś, gdzieś, coś? Przytłoczenie. W sensie? Co? Może przyłożenie? Tutaj? No, iluzoryczna ściana. Chciałbym, ale nie mogę niestety, bo twoja wiadomość mi kurde przeszkadza, więc... Przed tą drzwi, ale tu jest chyba jakiś właśnie triczek taki niecny, żeby oceniać ich wiadomości, bo po ocenieniu czasami później znikają, więc kurde. Nie, dobra. Windą na górę. Zobaczymy, co tam jest. A wieża umarłych później. Ej, kurde. Ja myślałem, że serio na górę wjedziemy. Okej, ale to skoro tam była wieża umarłych, teraz wjeżdżamy do piwnicy umarłych zapewne. Więc okej, przygotujmy się należycie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że takie preparacje starczą. Preparacje. Ładne słowo na przygotowania. Jeżeli takowe istnieje, bo wzięte wprost z angielskiego preparations. Nie, ale serio, ostatnio jestem bardzo zaskoczony tym, ile angielskich słów ma przełożenie na polskie i po prostu używają tych słów ludzie ze środowisk akademickich wręcz. Więc naprawdę, te wszystkie wyszukane słowa, których oni używają, to po prostu jest pochodna angielskiego. Nic naprawdę z wyższej półki. Okej, przeczytajmy. Ognisko. Tak, serio? To było chyba czwarte ostatnie, więc w tej lokacji, więc wyczuwam delikatną ściemę. Krypta nieumarłych. Moment, tam ci umarli, ci są nieumarli? Dobra, zaraz trzeba będzie zobaczyć, gdzie jest ta różnica. Pewnie diabeł tkwi w szczegółach. Ej, ale faktycznie jest i ognisko. Ale co jest z tymi dziurami tutaj? O co tu chodzi? Ktoś wypychał cegiełki, czy tutaj zaraz coś przez nie przejdzie? No, mam nadzieję, że to nie jest Glory Hole. Albo Glory Holes. Musiał być jeden bardzo wysoki pan, bo jest na wysokości akurat mojej czaszki. If you know what I mean. Ej, kurde, już myślałem, że w cień wpadnę. A dobra, ale co jest z tej strony? Właśnie, co się czai po drugiej stronie? Ej, ktoś tam był, ale się nie doczekał na przyjemność. Rozszerzony klejnot życia, okej. Mogłeś go sobie zapodać, może byś nie zginął. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze tą kryptę, zanim się cofniemy do wieży, bo zresztą tam było ognisko. Więc możemy tam w każdym momencie się cofnąć. Dobra, zasięgnijmy wiedzy. Mrok. No kurde, faktycznie. Ale nie aż tak wielki. Przecież tam jest źródło światła zaraz za rogiem. Dobra, co ten bębenek skrywa? Czyżby woda? Zresztą nieważne. Co to była za substancja? Chodzi o to, że nic nie do podniesienia. A to mnie najbardziej interesuje. Oj! Plączący się po labiryncie korytarzy zombiach z pochodnią. Ale klimat! Ej, idę za nim. Ej, będzie oświetlał mi drogę. Będzie moim przydupasem, mimo że o tym nie wie. Oj. Co to było? O cholera! Moment. Coś we mnie walnął zakręciem roku? Ej, nie, dobra, ale... Sorry, a ty jesteś agresywny? Tak! Dobra, to zabijmy cię. Teraz tak, ten pewnie też będzie, kiedy mnie zauważy, tak? Aha, pewna konsternacja. Ale nie atakuje. No, dobrze, że się wycofałem, bo tam coś grubszego przeleciało. Nie, ale faktycznie, chyba teraz będzie chciał zaatakować mnie. Czy nie? Czy dalej będzie krążył swoją wyznaczoną ścieżką, oświetlając mi ten korytarzyk tylko? Ale będę bał się go zostawić przy życiu, bo może w najmniej odpowiednim momencie rzucić mi się na plery i będzie po mnie, więc... No dobra, zaatakuj, proszę. Serio, podchodzę bez tarczy. Wyciągniętej. No. No serio, prowokuję cię wręcz. Patrz, nie mam broni. Nie mam tarczy. Jak chcesz mi kiedyś dziabnąć, to dziabnij teraz. Bo nie będziesz od tej okazji. Ej, nie, dobra. Zaryzykuję. Zaufam ci. Nie każdy zombiak musi być od razu mózgożercą. Nie można oceniać książki po okładce. Zostawiam cię przy życiu. No dobra, ale właśnie, ostateczna próba. Staję plecami do ciebie i co ty na to? Utrzymuje zdrowy dystans i nawet się wycofuje. Dobra. No to tak, to magiczną broń. Bo tam chyba jest więcej niż jeden przeciwnik, a poza tym te zakręcia mroku. Cholera jasna, mogą być troszeczkę ciężkie. W obyciu. Dobra, chowamy się za kolumną. Dobra, nie, jednak idzie za mną, więc będzie chciał mnie dziabnąć. Nie, sorry, ale chyba zostaniesz dziabnięty przypadkiem. No mogłem go zostawić, no sorry Stefan, no. Nawet zyskał imię. Nie, najpierw tamten mrok.
Zombiaki później, tylko czekać, dostanę na górę, dobra, są schodki. O, o! Ej, ale to jest kobieta i to nawet nie jest brzydka kobieta, fuck! Fuck. Ej, ale wiele mroków was wyczuwam, szanowne panie, więc... Tak jak mogę, tylko szybko do pejachu was posłać trzeba, oj, zatrucie! Łykaj, łykaj, łykaj. Łoj, błyskawice! O, więcej. Więcej ważniej niż tylko kilka. Fuck. Może być po mnie w tym momencie. Bo muszę się napić zamiast atakować. Aaaa! No ale na szczęście. Byłem już pusty. Ej, kurczę, mocarne są te panie. Całkiem. Więc może jednak wieża umarłych tak od razu? No skoro one są dla mnie ciężkimi przeciwnikami póki co. A to właśnie przeciwniczkami, bo zombiaki to tam... Pff, sorry. To może jednak zobaczmy, wyeksplorujmy jeszcze tą lokację. Będzie... Nie, moment, to jest krypta. Potrzebuję czwartego ogniska stąd. No bo trzeba domykać lokację do końca po prostu. No okej, okay. I na górę. Tam leżące zombiaki. Że właściwie nie leżące. Bardziej pełzające, ale okej. Okay. Wielka magiczna broń i jesteśmy gotowi. Oficjalnie. Teraz tylko trzeba pchnąć drzwi, a i nawet nie trzeba. Wystarczy skakać. No, na szczęście z magiczną bronią tutaj już jeden tylko cios wystarczy. Nawet double kill można posyłać. Dobra, ale co tu? Bo to jest w dalszym ciągu kapliczka many, tak? Ej, właśnie, ten ciężki przeciwnik. Przecież to już, kurde, byłem. Oj, wyczułem zaklęcie. Mroczne zaklęcie. O, no właśnie, to też tak podejrzewałem, że coś takiego będzie chciał zrobić. Ale ja mam magiczną broń, nie mroczną, więc powinieneś być bardzo podatny na takie oto ciosy. Dobra, ostatnie pchnięcie. Moment, czyżby to był dopiero prawdziwy zakon, to jest sekta arcysmoka? Ej! To jest kapliczka ognia? Wygląda bardzo jak kapliczka zimy, tylko tamta nie była zapalona. Modlitwa. Hmm. Czyż faktycznie arcysmok? Ej, dobra, czemu nie? Why the hell not? Tylko co zyskam? Niestety, nic się nie stało. Ło, wow, moment, 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 oj, stop. Widzicie tą rzeźbę? Tam ktoś komuś robi wielkie kuku chyba, albo... To są dwie postacie, które... Aha, faktycznie, agonalny ból, bo przecież płomień jest za ich plecami. Dobra, słabo. Dla nich słabo. Ale walory artystyczne doceniam. Tego ogniska. Ej! Shit. Nie zauważyłem cię. Wybacz. Ej, ja mnie spiechol. Kim jesteś, piękna niewiasto? A właśnie, ty byłaś tam chyba w szopce, nie? Wcześniej. Milfa! Ej, nie wyglądasz jak staro. Chyba, że jesteś po prostu matką. No przecież Milfanito, tak powiedziałaś. To wyjście w końcu na światło dzienne, no. Choć nie są wcale takie blade. No mam chyba jedno i drugie nawet. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to. No ale do you want to? Nie chciałabyś poznać wszelkiego świata, internet, wiesz, i tak dalej. Born from the great dead one. And the great dead one taught us song. Moment, czyżby Nito? We have sung ever since. To comfort those bound by death and dark. Znaczy, no, przyśpiewki doceniam, więc spoko, mój miecz ciebie nie sięgnie. Ale wielki umarły to jest kto? Nito? Serio? Ten z Dark Souls 1, zbudowany tylko z kości od trupów, który miał bardzo fajny miecz, którego później używałem przez jakiś czas. No, a pogadajmy jeszcze. A, czyli tamten był przeklęty. Dobrze, bo już myślałem, że główny zabiłem. Ej, moment, ale skoro tam mi chcę podziękować, boskim błogosławieństwem, to może tamta w tamtej chatce też. No zawsze szukam ukojenia. I dziękuję za twoje współczucie. Ej, kolejny prezent! Ej, naprawdę jest szczodra, dobra, co tam? Gotki, jedwabisty kamień, No spoko, wystarczy, naprawdę nie oczekiwałem żadnej pomocy, a jednak ją otrzymałem. Dobra, wielki martwy, tak, pieśni itd. itp. Ale dobra, pomódlmy się jeszcze raz. Może tak wespół z tą panią, może teraz będzie jakiś efekt? Niestety, nic się nie stało. To dalej. Wistawio do przodu. Znaczy schodami w dół. Oh shit. Ale pieśni dalej rozbrzmiewają w moich uszach i w waszych też.
więc sobie powinien zamknąć paszczę. Nie, naprawdę pięknie śpiewa, ale nie mogłem się powstrzymać. Dobra, tutaj byłem? Nie, na pewno nie. Choć w sumie kto to może wiedzieć? Oj. No tu się robi już niebezpiecznie ciemno. Wiecie co zrobimy? Zobaczę, czy to ma rację bytu w tej lokacji. Bo ognistych motyli mam troszeczkę. Więc odpalmy pochodnie. Aha! Widzicie? Jest troszeczkę różnica. Widać to i owo. No, przed tutaj ten bezdenny dół. Ale tutaj już mogę sobie wyjść troszeczkę. Nie, przynajmniej teraz widzę naprawdę więcej niż pół metra przed sobą tylko. Tu ktoś zginął. How? Ej, łoń, skrzynka. Okej, okay. Żeby mnie nie zjadło tylko. Nie, chyba spoko. Zabójca! Ej, poważne imię dla poważnego przedmiotu. Co robi tenże zabójca? Klucz uwięzionego to jest faktycznie broń? Miecz otwierający drzwi uwięzionego ma kształt broni, ale naprawdę jest kluczem. Wbij klucz w uwięzionego, by przypieczętować jego los. Uwięziony był kiedyś człowiekiem. Kiedy zdał sobie jednak sprawę, że nie oprze się pokusom ciała, postanowił zakuć się w łańcuchy. Od tamtej pory czeka na dzień, w którym ktoś znajdzie ten klucz i pogrzebie go w jego piersi. Ej, ja pamiętam, w zamku Drang Lake był ten koleś, który był przywiązany łańcuchami do klatki, a w klatce była uwięziona kobieta i kobieta podobna do tych, które tutaj śpiewają. Czyżby? I teraz zabawiam się troszeczkę w Sherlocka Holmesa. Wykradł ją z tej krainy i tam ją uwięził? Kurde. Ale ciekawy patent. A w sumie mam, gdzie jest dzwonek Katy? A nie, to już miałem. Zabójca właśnie. To jest katana! O bardzo zużytym ostrzu wydaje się bezużyteczna, ale została pokryta śmiercionośną trucizną. Dusze niezliczonych ofiar zostały zamknięte w tym ostrzu, a ślady i krwi zamieniły się w truciznę. Shit, ej, dobra, a statystyki? No, troszeczkę gorzej, ale... Cholera, zobaczmy. No, powiem wam, wygląda naprawdę spoko. A jak tam ciosy, jak tam cięcia? Okej, okay, to klasyczne dla katan, a to jest pchnięcie. Troszeczkę chyba wolniejsze od mojego w królewskim mieczu, bo z takim jakby przygotowaniem, ale... Cios mocniejszy. Cięcie... ten, wertykalne. O, dobra. No i tutaj oczywiście zbicie gardy, co ostatnio często mi się zdarza w walkach w PvP. To znaczy, że ktoś zbija moją gardę, nie że ja zbijam. Okej, okay, dobra, zobaczymy. Choć nie, pewnie migoczący tytanit będzie potrzebny do ulepszania tego. Kurde, szkoda. Ława, arcysmoka. Nie no, mam trochę tych przedmiotów, trzeba przyznać. A też w sumie, czemu miałbym się tym mieczem nie posługiwać? Nie, dobra. Mój jest najbardziej mocarny z mocarnych. No i miecz z Hyde też był dobry. Kiedyś. Ale dobra, załączmy już z powrotem to, co powinno być. Ale moment. Serio? That's all? Folks? Nic tam więcej nie ma? Ona z tej strony. To jest delikatny murek. Ej, kolejna skrzynka? No, fajnie. Ale wygląda trochę podejrzanie, więc... Właśnie. No dobra, sprawdźmy jeszcze tą plamę krwi, jeżeli pozwolicie. Cholera, czemu ja zgasiłem? Aha, bo w obu rękach, shit. Dobra, niedobrze. No ale otwieramy. Spokój. Żar ascezy. Też przydatna rzecz. Wait, co jest tu, nie przejdę? O, Houston, może być problem. A nie, chodź, nie, w sumie nie, półeczka jeszcze jest. Dobra, ale skoro tam dalej nie mogę, to podniosłem już co mogłem. No to Wiksa z powrotem. I tyle z tej wieży? No i piękny śpiew oczywiście. No dobra, to doceniam zawsze. No ale dobra, no to trzeba będzie udać się do ogniska teraz. Chyba zjemy sobie kukłę. I faktycznie chyba sprawdzę jeszcze ten zamek Drang Lake. Tam na samej górze. Dobra, to już więcej nie masz nic do powiedzenia ciekawego. Więc moment, które ognisko było bliżej. Aha, dobra, już chyba wiem, które. Jednak to tutaj w dole. W krainie nieumarłych, tak? Dobrze pamiętam. Raz co prawda tylko to przeczytałem. Ale to może być to. Ej, moment, stop. Przecież ja właśnie przybiegłem tu, gdzie byłem.
Ale ze mnie łoś, nie, dobra, inne przejście. Fast forward. No dokładnie, i dopiero tutaj w dół schodami piechol. No dokładnie, już się zgubiłeś, ładnie. Ładnie, bravissimo, wręcz. Okej, okay. Zamek Drunk Lake. Tylko teraz, które ognisko z tego zamku? I kurczę, zastanawiam się, że on nie jest ostatni, czy po prostu tutaj chodzi o kolejność, w jakim ja znajduję. W sumie to by się zgadzało. Poniekąd. Okej. Chyba tutaj, tak? Środkowy zamek. Dobra, zobaczymy. Czy się nie myliłem. Dobra, tylko teraz gdzie? Tam raczej nie. Mi się wydawało, że to było gdzieś na samej górze. To czemu idę w dół schodami? Nie, ale nie tutaj drabinką. Co jest granat? Co to za korytarz? Moment. A właśnie, już pamiętam. Właśnie dzięki tym błyskawicom. Ale nie, przypominam sobie, że to było tutaj drabiną chyba na samą górę. No oczywiście mogę się mylić, no nieraz mi się to już zdarzało. Nawet w tym odcinku, nawet przed chwilą wręcz. Dobra. Ale żeby Sintihale nie puszczać, to przyspieszmy tą drabinkę maksymalnie. Dobra, teraz tu. Aha, tu pamiętam, więc udajmy się od razu tutaj w prawo. Nie patrząc na tych. Choć właśnie nie wiem, czy nie potrzebuję przypadkiem, żeby tamten odpalił swój płomień. Okej, i tu na górę. Jeżeli tutaj było takowe przejście. Okej, mastodonty i tak dalej, pamiętam wszystko. Tylko w dalszym ciągu nie mam pewności, że to jest na pewno ta lokacja. Moment, tam jest skrzynka i ja jej jeszcze nie podniosłem. Coś jest nie tak, wieczę jakiś gruby spisek. O, i też chyba za mną kogoś słyszę. No właśnie! Ale to był mistake, żeby ich nie dobijać! Oh shit, ale chyba przybiegł tylko jeden. Mam nadzieję, dobra, łyk. Dobra, dał radę. Szybko. Jeden i drugi. Ej, no czemu drugi nie przeszedł? Ale mnie sklepał bezczelnie! Kurde, ale dobra, przynajmniej dobre ognisko, tak mi się wydaje. Dobra, to jeszcze raz tam się udamy. Zobaczę, czy na pewno nie zgubiłem się teraz. I później skończymy ten odcinek, zobaczymy po prostu, czy do dobrego miejsca się udaje w ogóle, czy nie. No i tym razem nie popełnię tego samego błędu. Wykończę ich wszystkich. No później mogą się za mną wypuścić niestety. A ja widzę cztery cięcia aż potrzeba, żeby ich rozwalić, więc... No fajnie by było, jakby ich już nie było. O shit, no! Oj. Ja nie wiedziałem, że on szarżował! Ja myślałem, że po prostu biegnie, ale beton! Nie, dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Pozdro, cześć, hej!